z tej strony Adrianku i witam was na nowej serii Od biedaka do kozaka. Tamten pierwszy odcinek z farminga, co wam pokazałem, to był taki opokazowy, co będę robił. A teraz to będzie już naprawdę nowa seria. Znajdujemy się na sklepie, na mapie Starowieś, z takimi oto maszynami. Tutaj jest, to jest z jednego, ten, to nie? Tak, te cztery maszyny to są z jednego paku, jednego paku modów. Ten jest, ten, tak powiedzmy, że to jest kombajn, to jest kombajn, ale to jest czegoś innego, to też i to też i to też. I jest ze mną też. No po prostu, w przyszłości, jak będę miał pieniądze, to sobie oczywiście kupię swojego. No i tak, to jest... Po pierwsze, to jest ten, rozsiewacz nawozów. Przystawka tylko do ciągników klasy minimum. Dobra, teraz to zepsuję. Siewnik dwumetrowy z zagarniaczem, o. Kultywator, chyba 2,5 metra. Oczywiście kombajny wam nie muszę przedstawiać, 2 metry i pół. Ten huk czteroskibowy, nieobrotowy, zwykły, przyczepka 3-tonowa i jeden ciągnik i drugi. Jeden na gąsienicach, drugi bez. Jeden ma 50-kilowy obciążnik, drugi też 100. No, trochę też. Jeden tylko 23 konie. Dzisiaj będzie tylko taki odcinek pokazowy, ale w przyszłości będą to już prawdziwe odcinki. I to nie jest tak jak pierwszy odcinek, że był normalny, tylko będą timelapsy, bo po prostu nie chcę mi się nagrywać głosu, bo czasami ten marudzę i tak dalej. Czasami ten coś tam się w domu odezwie i tak dalej. A ten drugi, ta druga postać, czyli Pelen Tuto, będzie moim pomocnikiem. Będzie po prostu na przykład czasami będzie w odcinkach, czasami nie. A jego oczywiście nie widać. Jeżeli będzie dużo łapek w górę, subskrypcji, słychać, a nie widać. Jeżeli będzie dużo łapek i subskrypcji, to w przyszłości, jeżeli na to pozwoli czas, pokażę swoją twarz. Ale się zrumowałam. A ja. Dobrze. No to ja mogę już się pomału sprowadzać na gospodarkę. Tylko jeszcze oczywiście muszę wszystko ustawić. No to jazda. A i korzystam właśnie z kierownicy, nie wiem jak... z kierownicy marki Tracer. Nie polecam. I tak też. Polecam, fajna jest. Tylko że ja żem ją dostał z... Do... O ja, z Grom. Boże. I ustawiłem sobie. O! Ale mi podniosło! Dobra, jazda. Na po. Jezus. I jeszcze ma. O Jezus Maria, mi ogrodzenie wyrwało. O ja nie mogę. Ty! Ale tutaj musimy to usunąć, nie? Z filmu. Ty kurwa, ja nie wygląda. Czekaj. Nie! Jazda! Co jest? Co się zepsuł? Dobra. Jezus Maria, jak nie z tej strony to stoi? Dobra, jazda. Tutaj będzie seria od biedaka do kozaka, zaimportowana. Boże, co ja gadam. Bo oglądam Mafię Solec, polecam, fajne odcinki i się podobała mi właśnie ich seria i dlatego nazywa się tak samo moja seria. Dojeżdżam do mojej gospodarki! Ręcznie! Czekaj! Co to pisze? Uwaga! Luźny biegający pies i teściowa. Nie no, nie gadaj! Słyszałeś to? Widzisz to? Dobra, jazda! Oni to mają pomysł! Aha, ja wiem o co chodzi! O Boże! To! Jezu, nie to. To o.
bo mi się wyłącza cały czas silnik. Dobra, jadę. Czekaj, zobaczę na mapę, jakie mam... O Boże, jak tu już 5 minut odcinka. Kupujemy sobie takie malutkie pole. Jadę. Tak, bo to niepotrzebne, takie piciusie, a ja chcę nic innego wielkiego. Na razie krów nie zamierzam mieć, chociaż że stoi już tutaj, no, Boże, stoi ta budowla, ale ja na razie nie zbuduję. Stoi stanie, ale na razie nie będę miał, bo nic na razie nie chcę, nie mam takich dobrych ciągników. W przyszłości, no oczywiście, że będę zmieniał ciągniki, bo to tylko 23 konie ma. Czekaj. Czekajcie. Dobra, no to jedziemy orać. Jak dobiję 10 minut odcinka, to ja kończę, bo dłuższych mi się nie chce robić. Będę nagrywał... Właśnie. Już wam mówię, o co chodzi. Będę nagrywał timelapsy, ale one tak będą wychodzić, że będzie na przykład Vegetago. Będzie... ja będę nagrywał 20-minutowe. Przesyłam to mojemu... moderatorowi, czyli klientu to. On to sobie wszystko obrabia i wysyła na mój kanał. I tak to będzie. I z 20-minutowego wyjdzie nam po prostu 10 minut. Jeżeli wyjdzie tak, że kiedyś będzie 30 minut, bo zapatrzę się, no to będzie razy 3, a tak to będzie normalnie będzie razy, razy 2. Jeżeli będziecie słychać moją kierownicę, to się nie bójcie, bo to są moje klawisze. Od zmiany biegów, cyk, jazda w dół. Poszedł, dobra. No. Tak już powiedzmy... 2-3 miesiące, więc jestem już z nią bardzo przyzwyczajony. No właśnie, wiecie jak bym zaczynał z kierownicą? Wiecie jak bym zaczynał z kierownicą? Ustawiłem sobie wszystkie przyciski na właśnie kierownicę. No i sobie zapisałem od razu na karcie, żeby to zapamiętać, nie? Tylko teraz patrzcie, jeżeli będziecie widzieć, że tak nierealnie jadę do przodu lub do tyłu, czyli na przykład tak powoli, nie jadę tak powoli, tylko cały gaz, to się nie dziwcie, bo mi się pedały zepsuły. I teraz użyczyłem sobie moich dwóch przycisków z kierownicy i właśnie teraz tymi operuję gazem. Dobra, no to tyle na dzisiaj. Będą te, co się nazywa seria, od biedaka do kozaka, będą timelapsy, czasami dłuższe odcinki, czasami krótsze, jak to tam wyjdzie. Ja się żegnam, z tej strony Adrian Q i klient Tuto, żegnam, cześć!